Modelowanie złożenia może odbywać się od dołu w górę lub od góry w dół. Od dołu w górę to najczęściej stosowane podejście polegające na tym, że najpierw projektuje się i modeluje części, a następnie wstawia je do złożenia, używa wiązań, sprawdza kolizyjność komponentów itd. Technika modelowania od góry w dół, zwana również w kontekście złożenia, polega na rozpoczęciu modelowania od złożenia i właśnie z tego poziomu projektowane są kolejne jego składowe. Oczywiście można łączyć te dwa podejścia. Jedną z technik modelowania z góry na dół jest projektowanie oparte o układ, które sprawdzi się w szczególności podczas fazy koncepcyjnej projektowania wyrobów, wyrobów wymagających szczególnego pochylenia się nad kinematyką mechanizmu. W nowym złożeniu utwórz układ. Zauważ, że automatycznie uruchomiła się zakładka układ z dedykowanymi narzędziami. Większość to narzędzia szkicu, jak widać z pewnymi ograniczeniami, ale znajdują się tutaj również dodatkowe operacje związane z blokami oraz pracą na złożeniu. Jest jeszcze jedna kluczowa funkcja, a mianowicie możliwość tworzenia części z bloku. Koncepcja projektowania oparta o układ jest następująca. Tworzymy kształty, kontury, obszary, przekształcamy je na bloki, a następnie ustalamy relacje między nimi w identyczny sposób jak pomiędzy podstawowymi elementami szkicu. Relacje między blokami narzucamy w taki sposób, aby odzwierciedlić kinematykę projektowanego mechanizmu. Każdy blok tak naprawdę odzwierciedla komponent, część, bryłę, ale jak na razie widzianą w 2D, w jego rzucie. Blok może być bazą dla szkicu, może być wchłonięty przez szkic, a ten szkic dalej można wyciągać na trzeci wymiar, tworząc tym samym bryłę. Za pomocą utwórz część z bloku zostanie utworzony komponent wirtualny, właśnie z takim szkicem. Komponent wirtualny to taki, który zapisywany jest w pliku złożenia, jeszcze nie ma swojego odniesienia do pliku SLD PRT czy SLD ASM, ale w każdym momencie można go zapisać. Tworząc część z bloku, budują się odpowiednie wiązania między komponentami. Pozostaje obrobić bryły, przekonwertować na blachę tam, gdzie trzeba, dodać kolejne operacje kształtujące, a wszystko w kontekście złożenia lub w oddzielnym oknie, widząc już tylko jedną część. Za szybko? Spróbuj przerobić ten przykład. Ściągnij PDF-a, link w opisie filmiku i oglądaj dalej. Ale żeby było ciekawie, zobacz wideo tutorial nagrany w wersji SolidWorks 2012. Jak wtedy wyglądał SolidWorks i czy coś się w tym zakresie modelowania zmieniło? Wnioski wysuń sam. Nie zapomnij zostawić suba i kliknąć na dzwoneczek. Michał Karpiuk, ADK Solid.